dzisiaj zakończona oferta Idea TFI. Zadowolony pan z tego, jak poszło? Bardzo. Ogłosiliśmy redukcję. Naszym zdaniem, jak na taki stary rynku średnich i małych spółek, bardzo wysokie. Pełen sukces, szczególnie pod tym względem, że konkurenci się zapisali. To jest dla nas najbardziej istotne. A jakie plany na ten rok? Bo już jakby jedna oferta już zamknięta, można powiedzieć, co dalej będzie w Ideemie się działo? To była najtrudniejsza oferta, bo naszej własnej firmy. Natomiast jeśli chodzi oczywiście o ten rok, to no w zeszłym roku liczyliśmy na więcej i konkurenci nas wyprzedzili. No w tym roku szykujemy wiele ofert. Mam nadzieję, że przekroczymy liczbę z poprzedniego roku. No i tak szacowalibyśmy między 5 a 10 ofert, żeby w tym roku zrobić. No i znowu być jednym z najbardziej aktywnych brokerów. I jednocześnie na większe kwoty. Na rynku mówi się, że wchodzenie w bank, w private equity, rozdmuchiwanie brokerki, no to albo IDM za 2-3 lata będzie potęgą, albo się wykoleje, jak pan to widzi? Znaczy, jeśli chodzi o wykolejenie, to chyba jest bardzo trudno, bo mamy bardzo niewielki dług, kapitał własny wysoki i gruba jest na bardzo silnych podstawach, więc myślę, że w tej chwili czas na generowanie większych zysków, wzrosty naszych cen na giełdzie, no i wrócenie do pozycji lidera, którą mieliśmy jeszcze sprzed paru lat. Więc mam nadzieję, że będziemy stabilnie rosli do przodu. A obecny kurs to nisko, wysoko czy fair wycena? No, skupowaliśmy nawet po wyższych cenach. Kiedyś deklarowaliśmy inwestorom, że będziemy skupowali akcje do ceny 5 zł. Taką mamy uchwałę walnego. Chcemy być konsekwentni. No, naszym zdaniem cena poniżej wartości księgowej jest wyjątkowo niska. No i naszą ambicją oczywiście jest to, żeby te wzrosty i wartość spółki rosła. I jako zarząd dołożymy wszelkich starań, żeby to się stało.